informacja o spełnieniu obietnicy wybudowania świątyni opatrzności Bożej zelektryzowała wszystkich, bo to jednak czekało się tyle lat, ja nie wiem, chyba od 1920 roku czy coś w tym rodzaju. I wszystkie te wojny i systemy ustrojowe nie pozwoliły na zrealizowanie obietnic danych przez naród polski za opatrzność Bożą, bo jednak szliśmy przez burzę, gdzie obecność opatrzności Bożej zawsze była z nami, ratowała nas, wspierała i podnosiła z upadku. Dlatego jak tylko wyznaczono miejsce tutaj w Wilanowie, gdzie jeszcze były pola, nie było tych pięknych osiedli, jak pierwsze konstrukcje powstawały, jeszcze było to wszystko betonowe, zaczęłam przyjeżdżać tutaj, to znaczy w tym sensie, że wakacje spędzałam w Polsce i jak byłam w Warszawie, się zatrzymywałam w Warszawie, to tu przyjeżdżałam. To jeszcze chodziliśmy w hełmach budowlanych, kaskach, żeby zwiedzić, jak to się buduje i tak dalej. Były kioski, gdzie panie sprzedawały cegiełki na budowę opatrzności Bożej. Także było ruszenie Rzeczypospolitej i też myślę, że Polonii zagranicznej, bo też wydarzenia, ustalenie Dnia Polonii i Polaków na świecie. Ja myślę, że tu była właśnie ta msza z kardynałem Nyczem i prezydent był, bo to ogłoszony był Dzień Polonii i Polaków na świecie. Także można powiedzieć, że ta świątynia została też ofiarowana Polonii. Oprócz Polaków, to też Polonii na świecie. Także dlatego mi zaczyna ciągnąć. Pomału zaczęło to wszystko się rozbudowywać. Powstał tam pawilon informacyjny, gdzie można było składać deklaracje, zostać darczyńcą, zostać zarejestrowanym. Też na dole, o ile pamiętam, tablice są darczyńców, no nie, ale to w zależności od ceny, jaką cegiełkę się dało, to albo była płyta, albo tylko wspomnienie gdzieś tam. Także ja myślę, że w moim życiu opatrzność Boża miała wielkie znaczenie. Cały czas mnie prowadzi, a ja pozwalam się unosić na fali wiary. I czuję szczęście, bo któż jak nie Bóg? Jak to przysłowie staropolskie mówiły, że bez Boga nie przekroczysz proga, i to jest prawda. I tego się trzymajmy. Dziękuję.